Hej, witam was serdecznie, z tej strony Abrams, a dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek z serii Popisy z Parków. Dzisiaj bitewka King of Potatoes, pewnie kojarzycie go, wiele razy już był u mnie na kanale, na T37, którego również możecie kojarzyć z turniejów 2 vs 2 i 3 vs 3 na szóstych tyrach. Na kanale są powtórki z tych trybów. No i bitewka na Live Oaks. Dębina to się chyba nazywa po polsku, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. No i losowanie prawie że najgorsze, ponieważ na ósemki. Przypominam, że lighty mają plus 3, a tutaj wylosowało go Kinga plus 2, czyli jak normalny czołg. Pierwsze co podjął tutaj na środek, próba wysnajpienia czegoś. Może od razu powiem, że w tej bitewce będzie widać kilka takich sytuacji, w których będzie widać skilla w pewnym sensie i wiedzę o tej grze, a mianowicie często dziwicie się, że na przykład stoicie w krzaku, czyli krzaki są przezroczyste i was świecą. I mówicie sobie, no kurczę, jestem w krzaku, to powinien być niewidzialny. Ale wtedy tak naprawdę krzaki dają wam kamuflaż, kiedy tylko stoicie. W momencie, gdy się ruszycie lub strzelicie, kamuflaż ten po prostu znika. A Kingu stoi tutaj za krzakami, tu za krzakami, tutaj za jakimiś gałęziami. I ich nie ma przezroczystych, tutaj może uda mi się zobaczyć. O, czekajcie. O, dobra. I nie ma ich przezroczystych, tylko takich normalnie widać liście. No i dzięki temu daje im kamuflaż. W porównaniu na przykład Z25 czy jakimiś lightami z dobrym kamuflażem naprawdę możemy być niewykrywalni. No i to będzie właśnie taka pierwsza sytuacja, w której widać wiedzę o grze. To jest dosyć ważna informacja, że warto stać tak jak King. Zobaczcie, ma te, to jest chyba 15 metrów czy tam 10 metrów od krzaka. Dzięki czemu jest po prostu niewidzialny, przeciwnicy go nie mogą wyświecić i on sobie za darmo klepie bułki, a jako że jest na ósemkach, to musi oszczędzać to HP, bo dwa strzały, dobre strzały i już nie ma Kinga na polu bitwy. 3 do 0 na razie, 1000 HP przewagi nasi mają, 600 uszkodzeń ma już King, bitewka znowu poprzedniego patcha, więc tutaj jest jakiś bug, że nie pokazuje ile asyst, ile odbitych, ogólnie ten panel z WOTA nie działa, więc mam tylko panel z XVMA. No i tu widzimy jakieś takie dziwne liczby 1, 0 po spocie asysty. Później będą jakieś krytykale za 0, no więc no bugi WOTA. 800 uszkodzeń, tutaj już King ostro rushuje, próba z jakiegoś z auto aima coś strzelić, ale jednak nie strzela. Teraz Oik, tutaj objeżdżanie go. Według mnie King mógł się tutaj od razu z nim skleić, ale bał się, podejrzewam, że straci po prostu HP. No i ten niestety Oik go porządnym strzałem za 300 klepnął. No i już właściwie połowa HP po prostu sobie wyparowała. 1315 uszkodzeń już mamy. 6 do 1, bitewka wydaje się być póki co łatwe do wygrania. Tutaj one snapshot w KW85 weszło ładnie w wieżę. Tutaj przyspieszę może jeżdżenie. Teraz próba znalezienia artylerii. King zostawił tego KW85 tam z tyłu. Powiedział, że sojusznicy go wykończą. Jedzie po artylerii. Jest S51. Pierwszy ona ładnie wchodzi z autoaima. Teraz budynek. Drugi strzał również ładnie wchodzi. Trzeci strzał na gąsienicy i zobaczcie, zero krytykal. No więc tutaj WOT to nie jest zbagowana gra. Teraz jak Pantera dobija tego S51. 9 do 1, szybka bitewka w miarę, łatwa, lecz zostało jeszcze przeciwnikom 5 ósemek, w tym jedna fioletowa i light 7 poziomu. 9 do 2. Tu za chwilę będzie kolejna taka sytuacja, gdzie Kingu widać, że myśli, mimo tego, że tą bitewkę grał przed 4 w nocy. Z tego co tam patrzyłem na WOT replaysie, więc ja na jego miejscu to już bym padł dawno ze zmęczenia. On naprawdę, podziwiam go za to, bo on potrafi całe dnie nie spać, całe noce i no być dalej w dobrej formie, więc naprawdę go podziwiam za to. No i zobaczcie, normalny gracz by pewnie sobie pojechał, bo był Carnarvon, no trudno, nie wyświecili go, to pojadę sobie dalej tutaj po damage. No i widzimy, Elch tak zrobił i zginął. Hackingu jako ten doświadczony gracz zaczekał, aż sojusznicy wyświecą tego Carnarvona i teraz go obija. Dzięki temu już dwie pestki oddał, a gdyby na przykład ja bym pewnie pojechał już dalej na przeciwników, a nie czekał i bym już miał trzy pestki, cztery pestki mniej.
A Kingu bardzo mądrze wyczekał Caernarvona, strzelił i jest 4 peski do przodu, 2200 uszkodzeń, to już jak nasz szósty tier, bardzo fajny wynik, ale to oczywiście nie koniec. Gdyby taką bitewkę zagrał King, to bym jej nie wysyłał. Tu może przyspieszam, 11 do 3. Jestem T34, STA1, ładnie od boku, wchodzi nam w tego STA1, ładnie. T34, snapshot taki, w miarę małe to kółko jest na T34, więc można sobie takie snapshoty strzelać. 2500 uszkodzeń. Kolejny strzał ładnie wchodzi, nie wiem czy z golda czy nie, ponieważ tak jak mówię, zbagowany wody, nie widać tu jakich pocisków używamy, czego mamy, ile. Daje nam niestety Dinko, TSTA1, później będzie z tym czołgiem naprawdę zabawa. Dziwne od papierowego czołgu się odbijać, później to zadecyduje o tym, czy przetrwamy, czy zginiemy w bitwie. 11 do 14, tutaj próba znalezienia jakiegoś przestrzału pod wagonami, udaje się, niestety nie przebijamy boku wieży T34, ponieważ jest rzeczywiście pancerna, mimo tego, że to bok. No i 13 do 4, przeciwniku już zostaje dwóch, Emil 1, Jasta 1, ta bitewka już jest już raczej wygrana. Mimo to Kingu zrobił bardzo fajny wynik, 2700, to jeszcze nie koniec. Tyłek Emila, to jakimś cudem mu weszło fartem. Teraz zamiast temu Emilu się skupić, Kingu stara się znaleźć przestrzał. Kolejne bardzo takie rozsądne zagranie, że zamiast za wszelką cenę jakiś czołg walić, to on szuka tego przestrzału, tak żeby nie stracić hapulców. Dobija Emila jeden, drugi kill na jego koncie, 3200 uszkodzeń. No i jeszcze jedzie po tego ST1, może uda się go dobić, może nie. Zaraz zobaczymy. Sojusznicy już zaczynają kapowanie bazy. ST1 jest na jednego strzała. Około, jeśli dobrze wylosuje. Wyjeżdżamy. Pierwszy raz nie trafiamy, on nie trafia. Drugi dink. Trzeci raz trafiamy. 11 HP zostało, ST1. I nas dobija. Przechodzimy do podsumowania. A screeny końcowe wyglądają następująco. Mamy MK, Konfederat, czyli medal wsparcia, i High Caliber, przypominam, na 8 tierach. I dodatkowo miły akcent, a mianowicie drugą biegłość. Nie wiem, czy Kingu wbija trzecią, czy nie. Wiem, że ostatnio mało gra T37, ponieważ XP tam 113, więc z tymi WZ-kami bardzo dużo jeździ ostatnio. Czy będzie wbijał 3 biegłości, nie wiem, zapytam się go tak z ciekawości. Podejrzewam, że dla niego to nie będzie większy problem, więc pewnie przy okazji sobie jakoś tam wbije. Największy damage w całej bitwie, 6 tierem na 8-kach, 3300, 1570 bazowego expa. I mimo konta premium stracone 1000 kredytów, podejrzewam, że tam Kingu z Golda walił jednak do tego T34, Caernarvona i Emila 1. Ale to są moje podejrzenia. Miał bonus odpalony, więc 4710 expa i przejechane tutaj prawie 4 km. Z mojej strony to by było na tyle. Jeśli macie jakieś fajne bitewki, wysyłajcie je na adres e-mail podany w opisie. A jeśli ten odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Do następnego. Cześć!